Temat polemiki Polska. Najważniejszy spolik geopolityczny w polskiej historii. Zaczniemy troszkę może typowo, bo od czasów najnowszych. Czyli tematem pierwszej sesji będą spory polityczne z czasów komunistycznego zniewolenia. W naszej dyskusji wezmą udział dr Dariusz Gawin, redaktor Roman Graczyk i dr Jarosław Szalek. Przewodzę, z tego ja już siądę, będę zadawał pytania. Generalnie będziemy mówić o sporach toczących się w środowiskach, które mniej lub bardziej zasadnie możemy określić jako opozycyjne w okresie PRL. I zacząłbym tutaj chronologicznie od Romka Graczyka. Zapytałbym o spory toczące się w środowisku Tygodnika Powszechnego czy Znaku na temat udziału w tej rzeczywistości politycznej PRL-u, na temat granic kompromisu, zasad jakichś ideowych, jeśli tak można je określić, które były podbudową dla aktywności politycznej tego środowiska, ewentualnie na ile dorabiano później być może pewną podbudowę ideową właśnie tych działań, które były podejmowane mniej lub bardziej spontanicznie być może. Andrzej Wicewski kiedyś sprowadził może nie wszystkie te działania, ale te różnice między Znakiem czy Tygodnikiem Powszechnym a środowiskiem konkurencyjnym, czyli Paksem, do tematu współrządzić czy nie kłamać. No, prawdopodobnie było to jednak bardziej skomplikowane. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Tak, to dużo bardziej skomplikowane, to współrządzić czy nie kłamać. Zajęło mi to trochę czasu, żeby dojść do wniosku, że to bardziej skomplikowane, ale niewątpliwie to książka, no pożyteczna, bardzo i ważna, nie do ominięcia, ale książka, która była pisana przez człowieka bardzo zaangażowanego w ten proces. Myślę, że jego akurat, to się wymienić z panem doktorem uwagi na temat jego drugiego życia autora, że jego agenturalność nie tak bardzo miała wpływ, prawda, na to, jak wiarygodna jest ta książka, ale jego zaangażowanie w te spory miało wpływ i w tym sensie rzecz jest zbyt uproszczona. Ale wracając do początku. Proszę Państwa, ja powiem o trzech sporach, które się wytoczyły w tym kręgu. Jeden na samym początku, w pierwszych latach po 1945 roku pisma, drugi spór w okresie sowolowym i trzeci spór w okresie podobny, tylko na nieco inny temat, to jest stosunek do Ewipy Gomułki i ewentualnie Gierka. I tu się właściwie zatrzymam, dlatego że wydaje mi się, że te późniejsze spory właściwie już nie są sporami wewnątrz środowiska w gruncie rzeczy. Więc spór o sposób dochodzenia do jakiegoś konsensusu z komunistami w 80 roku, to nie dzieli tygodnika, czy spór o to, jak próbować łagodzić komunizm z 80-tych, czy wychodzić z niego w 89-tym, to nie antagonizuje tygodnika wewnątrz. Z jednym niuansem, że Stefan Kisielewski w ostatnim okresie miał zdanie odrębne w stosunku do reszty tygodnika, prawda? No, ale to jest stosunkowo rzecz drobna. Przechodzę do rzeczy. W pierwszym okresie po pisma ton nadają, proszę Państwa, nie wcale ci, których się określa mianem personalistów, patrzymy od strony filozoficznej, a minimalistów katolickich od strony politycznej. To nadaje ksiądz Jan Piłowarczyk przede wszystkim. I wydaje mi się, że jest grubym błędem zaliczać
szczególnie ten jego pierwszy programowy tekst, który nazywał się Ku Polsce Katolickiej, bardzo wymownie się nazywał, jest grubym błędem zaliczać go do tej tradycji minimalistycznej. Jest moim zdaniem wręcz przeciwnie. To jest tekst, który nawołuje do budowy Polski katolickiej. Nie w sensie państwa wyznaniowego, ale jednak Polski katolickiej. No to się w żadną miarę nie da pogodzić z tezami późniejszego minimalizmu. I otóż jest, wydaje mi się, znaczy jestem pewny, że jest zupełnie zapoznana ta sprawa, kto w tym pierwszym okresie w tygodniku nadawał. Nadawał to, jak mówię, Piwowarczyk i jego taki prawa ręka Józef Marian Księcicki. Jak również zapoznana jest kwestia tego sporu wewnętrznego. O tym się w ogóle nie mówi, nie pisze, uznając, że od początku to robi ze sobą i, co jest zupełnie błędne, z Piwowarczykiem głosili minimalizm katolicki, to tak nie było. Otóż, żeby zobrazować ten spór, trzeba się odwołać do tekstów oczywiście. Trudno je tu w całości cytować, to są jak w tamtych czasach pisano bardzo wielkie teksty, prawda? Były teksty na 50 stron, 900 stron. Ale no, trzeba się nimi podeprzeć. Więc takim kluczowym momentem i punktem odniesienia jest tekst z tomy 1946 roku, to jest trzeci numer znaku, o minimalnych i maksymalnych tendencjach społecznych katolików. Zwracam uwagę, że on się ukazał na numer znaku, a nie na łamach tygodnika powszechnego, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, bo to coś mówi. Co to mówi? To mówi tyle, że ten tekst, oczywiście programowy dla minimalizmu katolickiego, taki założycielski tekst, on nie miał miejsca na łamach tygodnika, po prostu fizycznie nie miał miejsca, bo nie miał miejsca ideowo, a się nie mieścił na łamach tygodnika powszechnego, kierowanego de facto przez Piwowarczyka, przez pierwszym okresie, mimo że Jerzy Drobiś był nominalnie naczelnym już od chyba 30 roku. Stoma pisał między innymi takie słowa. Doktryna katolicko-społeczna należy więc do starej cywilizacji europejskiej, podczas gdy socjalizm trzeba by uznać za początek podstawę nowej. Otóż, jeżeli się zakłada konieczność socjalizmu, wówczas postulaty doktryny katolicko-społecznej tracą rację bytu. I błędem wydaje się wszelkie, choćby luźne nawet, wiązanie Kościoła z tą sprawą społeczną. Czyli trzeba zejść na pozycję jakiejś neutralności w stosunku do projektu komunistycznego. I jak to trzeba zrobić? Trzeba to zrobić na wzór katolików francuskich, lewicowych katolików francuskich. Tu nie bada ta nazwiska, ale niewątpliwie ono było ważne i kluczowe. Katolików skupionych wokół pisma Esprit, czyli Emanuela Mouniera i jego przyjaciół. I pisze z tematem: radykalni katolicy francuscy uważają, że panujący na Zachodzie ustrój społeczno-gospodarczy jest do gruntu przeżyty i że nie wystarcza wobec tego kontentowanie się reformami. Sądzą, że socjalizm zbliża się z siłą deterministycznej konieczności. Dlatego starają się uniknąć walki o bądź co bądź drugorzędne zagadnienia ustrojowe, gdy grozi walka o pozycje najważniejsze. Cofają się więc zawczasu na pozycję katolicyzmu ostateczne, to jest pozycja religijno-moralna. I dokładnie to zaleca Stoma polskim katolikom. Trzeba się cofać na pozycje zasadnicze, czyli obrony wiary katolickiej, kultury katolickiej czy chrześcijańskiej, a nie wikłać się w spory polityczne, ustrojowe z komunistami, bo to jest przegrana i szkoda tracić na to energię. Otóż trzeba powiedzieć, że wobec takiego postawienia sprawy przez Stomę, ci, którzy nadawali to tygodnikowi w owym czasie, no, mieli stanowisko fundamentalnie przeciwne. Wystarczy poczytać te teksty, żeby widzieć, że odrzucenie tego sposobu myślenia jest całkowite i bezwzględne. I było wiele. To warto wspomnieć, nie będę cytował, ale wspomnę taki słynny, głośny tekst księdza Piwowarczyka, styczeń 47, czyli kilka miesięcy po tym tekście Stomy, Wierność wobec Kościoła, gdzie on po prostu mówi, że to jest pozycja
Nie mówi wprost o stopie, ale mówi o SPRI. To jest pozycja zdrady Kościoła. Nie godzi się katolikowi tak zrobić. Jest tekst Święcickiego o katolickim maksymalizmie, luty 47, w bardzo podobnym duchu. No i w końcu przychodzi kwiecień 47, czyli jakieś pół roku po ukazaniu się tego tekstu Manifestu Stodmy, kiedy na łamach tygodnika odbywa się polemika. Odbywa się polemika następująca. Najpierw Józef Maria Święcicki bardzo fundamentalnie krytykuje Stodmę. Stodma odpowiada, na to replikuje ksiądz Piłowarczyk, czyli choćby z tego układu niezbyt, czy to eleganckiego na Stodmę, prawda? Niezbyt gościnnego z tego układu tekstów, choćby wynika, jaka była pozycja tej linii, tego sposobu myślenia w tygodniku. No była to pozycja gościnnych występów co najwyżej, prawda? A nie równoprawnego partnera. Święcicki pisał, że u Stodmy komunizm jest traktowany jako pewna forma gospodarczo-społeczna. Wywoda tak zupełnie zapoznaje się jego światopoglądową stronę, jego materialistyczne nastroje założenia, jego negatywny stosunek do religii, jego bojowego apostolskiego ducha, jego kolektywny charakter, jego doktryny walki klas. A jeśli tak, to niepodobno zrozumieć, na czym opierają się nadzieje, że marksizm, zwycięski marksizm, oszczędzi katolicyzm, że ten będzie mógł nawet w ramach socjalistycznego państwa rozpocząć nową egzystencję, utrudniono co prawda, ale bynajmniej nie uniemożliwiającą jego rozwoju. Prawda, Święcicki, że to jakieś mrzonki. To trzeba się jakby bić o swoje, no i próbować wygrać, a nie abdykować. Już nie będę więcej cytował i odpowiedzi Stodmy i tej repliki Tiłowarczyka, ale jak powiadam, sens jest taki, że linia minimalizmu nie jest widziana w tygodniku. Ona jest traktowana jako jakieś kuriozum, tak wręcz można powiedzieć. No, kluczowe zdanie z repliki Piłowarczyka jest takie: w sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli w sytuacji przerogi komunizmu, katolikom przystoi tylko dynamiczna postawa, więc skupianie się coraz mocniejsze do pełnej realizacji ideału państwa chrześcijańskiego. Powtórzę, pełnej realizacji ideału państwa chrześcijańskiego. Jeśli ktoś przy zdrowych zmysłach potrafi udowodnić, że to jest myślenie w duchu minimalizmu katolickiego, no to jest jakiś nowariatu po prostu. Tak się nie da. To jest pozycja słuszna czy niesłuszna, ja nie oceniam. Opisuję, to jest pozycja chadecka po prostu. Pozycja chadecka. Taka jak w tygodniu była rozwijana w tym czasie. Ten spór, jak wiemy, skończył się tak, że tygodnik warszawski poszedł siedzieć, a jego zwolennicy tej linii w tygodniku powszechnym zostali zmarginalizowani. Pisali jeszcze ksiądz do 51, a Święcicki do 53 i nawet dość sporo pisywali, ale to już nie było reprezentatywne dla tygodnika. Reprezentatywny był minimalizm polityczny Stodmy i Trójmiasta. To był ten spór. Drugi spór jest związany z okresem późniejszym, po rozwiązaniu tygodnika i po przywróceniu tego roku. Po 56 roku, w 62 zaczyna się Sobór, kończy się w 65 i to jest czas, szczególnie te pierwsze lata po Soborze, kiedy tygodnik powszechny jest, no mogę powiedzieć, entuzjastyczny, jest super entuzjastyczny wobec tych nowych myśli, które Sobór za sobą niósł. To jest dość łatwo zrozumieć, jeśli weźmiemy pod uwagę biografię tych najważniejszych postaci tygodnikowych, Turowicza, Stodmy, księdza Bartelskiego, Henerowej. To jest biografia ludzi, którzy w latach, ci starsi, w latach 30. już proponowali coś takiego, co Sobór w latach 60. wczesnych przeprowadził, czy zadekretował. No? Więc rozumiemy, że tak, dlaczego tak było. Z tym, że to oczywiście powodowało pewien kłopot w aplikacji
tych myśli, tych nowości w Polsce. Dlaczego powodowało kłopot? No bo mieliśmy komunizm. Prawda? Jeżeli nie mieszkaliśmy we Francji czy we Włoszech, tylko mieszkaliśmy nad Wisłą, to był komunizm. I spór o Sobór jest zarazem sporem o komunizm, dlatego że komuniści byli bardzo prosoborowi wtedy. Prawda? Chcieli, żeby Kościół się jak najbardziej otwierał, bo coraz bardziej nowoczesny, coraz bardziej ekumeniczny i coraz mniej antykomunistyczny, rzecz jasna. Otóż ten moment związania Soboru, stosunku do Soboru ze stosunkiem do komunizmu, on został zauważony między innymi przez Kisiela, który, jak wiemy, no, wściekał się mocno, ale raczej do szuflady, bo na łamach to się nie dało publikować, wtedy wściekał się mocno na ten sposób myślenia, tego entuzjazmu Soborowego. Jeszcze można było wspomnieć jako takim wstępie do tego sporu. Kisielewski i Turowicz to głównie te dwie osoby występują w tym sporze. Wstępem do tego sporu jest słynna sprawa tak zwanej opinii rzymskiej z Tomy. To mówi się w skrócie, że memoriału rzymskiego z Tomy. Nie tylko z Tomy, bo jego autorem, tam autorami byli Turowicz, Różniakowski, Wilkanowicz, Toma, Łubieński, Konstanty Łubieński, a taką nieco podrzędną pozycję konsultantów mieli Kisielewski wtedy i Mazowiecki. To, jak Państwo pamiętacie, była sprawa, która wywołała wielki skandal. Dlatego wielki skandal, że w tym materiale poruszano kwestie super kluczowe dla spraw katolicyzmu w Polsce i kierowano go do sekretariatu stanu, tutaj z apostolskiej, ale skierowano go po pierwsze poza ulicami prymasa, po drugie postulowano w tym dokumencie no raz większą otwartość soborową, ale to mniejsza już o to, natomiast postulowano przede wszystkim nawiązanie stosunków dyplomatycznych PRL, Stolica Apostolska. Otóż to zadziałało na Wyszyńskiego jak płachta na byka i nie można się dziwić temu, dlatego że prymas Wyszyński myślę, że słusznie przewidywał, że ustanowienie stosunków Stolicy Apostolskiej APR będzie prostym sposobem na ominięcie prymasa. Tak? Czyli na wymuszanie na przykład ustępstw na biskupach lokalnych w Kościele Polskim. Do czego on absolutnie nie chciał dopuścić, no bo nie miał pełnego i słusznego zaufania co do pryncypializmu czy odporności cyklicznej swoich braci w kapłaństwie, w biskupstwie. Tak? Więc to był ten wstęp. A potem, jeśli chodzi o ten moment sporu, on można go wyśledzić z jednej strony, czytając teksty w tygodniku, takie teksty sztandarowe, na przykład Turowicza, numer 1939 roku, Kryzys Kościoła, prawda? A z drugiej strony, czytając, no dzisiaj, bo wtedyśmy tego czytać nie mogli, zapiski w dzienniku Kisiela. Proszę Państwa, dwa czy trzy krótkie cytaty. Panie Przewodniczący, ile mam czasu jeszcze? Prawie się kończy. To ile jeszcze zostało? Dobrze. Trzy krótkie cytaty. Kisiel reagował, to jest zapiska z 3 czerwca 1969, na wywiad prymasa Bergi w tygodniku i powiedział tak, twierdzę, że od czasów Lutra nikt tak o papieście nie mówi. Wywiad na protestancki pryncypializm zarazem jest historyczny, humanistyczny, a kulturalny. Oni, czyli tygodnik, rozwalą w końcu ten kościół. Tak jak Mark Wiss próbuje rozwalić strukturę społeczną zachodu. Wszyscy ci szaleńcy torują drogę do zwycięstwa komunizmu. Powiada. Inna zapiska, 6 lutego 70. To jest reakcja na wywiad z kolei z szefem Pax Christiana w tygodniku. Pisze Kisiela. Szlak mnie trafia, gdy czytam takie rzeczy. Tutaj całe życie oparte jest na wyłudzeniu sumień i metodycznym, codziennym przyuczaniu ludzi do kłamania. A ten dzień pierwszy, przepraszam, o braku wolności w Hiszpanii oraz reformach soborowych i ich odbierze na Zachodzie. Tygodnik niczym się w istocie nie różni w tych sprawach od argumentów.
A do tego jeszcze ów Hiszpan gratuluje nam, że tak dzielnie budujemy społeczeństwo egalitarne. Ci moi dawni przyjaciele nie wytrzymali 25 lat komunizmu. Przerobiono im mózgi, ani się obejrzeli, już po nich. Odpisuje jeden z faktów. No, dwa cytaty, bo nie ma więcej czasu. W każdym razie, jak powiedziałem, trzeci punkt będzie krótszy, w związku z tym bardzo, bardzo skrócony, bo się nie da inaczej, ale jak powiedziałem, ten spór o Sobór i Prymasa ma swój odpowiednik w sporze o komunistów w Polsce, rządy komunistów. A pytanie jest mniej więcej takie, na ile pod koniec lat 60. można uznać, że tak zwana obietnica października, tak? Czyli obietnica czyniona przez Gomułkę i jego ludzi, że nie będzie powrotu do praktyk stalinowskich, na ile ta obietnica jest ważna i na ile można uznać, że cała natura, totalitarna natura komunizmu została trwale jakby zniszczona przez polski październik. Czy też ta natura gdzieś to sedno, to jądro jej ciągle jest obecne i w związku z tym perspektywy jakiegoś dogadania się czy godziwego życia w tym kraju, bo rozwiązań z komunistami nie ma. I tutaj rozumiem, że trzeba zmierzyć do końca, prawda? I tutaj już w takim razie bez cytatów powiedzmy tylko tyle, że Kisielewski był, jak Państwo wiecie, jeden z twórców tej doktryny neopozytywizmu, tak zwanej, tak? W 1956 roku, tylko że od 1956 do powiedzmy 1970 minęło też 14 lat i on, Kisiel uznaje, no pomyliłem się, tak? Ta obietnica nie jest trwała, obietnica października nie jest trwała, a to totalitarne jądro w komunizmie jest nieprzezwyciężalne, tak? W związku z tym to się nie uda. Stoma, Turowicz i inni uważają jeszcze w 1971 roku, kiedy przychodzi Gierek do władzy, że to się uda, tak? I tu jest ta fundamentalna różnica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Te spory, które toczyły się w łonie tygodnika, szczególnie w pierwszych latach powojennych, no w jakiś sposób jeszcze wywodziły się, powiedziałbym, z takiego normalnego, przedwojennego życia politycznego. Jakąś tam kontynuacją, czy próbą nawiązania, oczywiście w zupełnie innych warunkach, do pewnej myśli, która jeszcze istniała właśnie przed wojną. Potem mamy okres jednak pewnej takiej przerwy i to życie polityczne niezależne zaczyna odradzać się właściwie dopiero w połowie lat 70., kiedy opozycja staje się zjawiskiem społecznym najpierw stosunkowo wąskiego zasięgu, potem rzeczywiście o masowej skali za sprawą Solidarności. I wtedy rzeczywiście dopiero te spory polityczne zaczynają nabierać pewnego żywszego oddźwięku społecznego. Będę pytał dwóch kolejnych panelistów właśnie o to, jak to wyglądało w różnych środowiskach, w różnych okresach. Tak akurat usłyszałem, że wczoraj przy okazji wręczenia nagrody imienia Jana Długosza stwierdzono, że KORN walczył o niepodległość i drogą do tego miała być samoorganizacja społeczeństwa. No jak pamiętam, identyczny program właściwie głosił Leszek Moczulski. Też miało być całą drogą do tego, jasno to stwierdzał. I drogą miała być samoorganizacja społeczeństwa. No, na tym jakby opiera się jego ta podstawowa broszura Rewolucja po rewolucji. Chyba tak nie było, albo właśnie chciałbym usłyszeć, czy tak było, czy nie było. A jeśli nie było, to dlaczego właśnie były te spory, bo były bardzo przecież ostre i zdecydowane między właśnie tymi, powiedzmy, symbolicznymi nawet środowiskami. Ja przywołałem, a rzeczywiście było znacznie więcej. Oto, czy omówienie tego wcześniejszego okresu, trochę być może nawet jakby korzeni tego ruchu, który tworzył się w latach 70.
Prosiłbym pana do tego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja opowiem o historii lewicy przedkolarskiej pomiędzy rokiem 56 i 76. Ten temat jest bardzo obszerny, wobec tego będę omawiał go dosyć skrótowo, bez cytatów. Cytaty też się znajdą w odpowiednim momencie tekstem, bo one są bardzo ciekawe, dlatego że te teksty inaczej się dzisiaj opowiada. A nawet myślę, że czasami niektórzy z uczestników wydarzeń szczerze je inaczej pamiętają niż teksty czytane obecnie, to co mówią językiem epoki. A ten język epoki czasami bardzo odbiega, ten autentyczny język epoki, od interpretacji po latach. Jak się pojawiało pytanie o to, czy to chodziło o niepodległość, czy nie o niepodległość, to ja bym powiedział tak i nie. To nie jest takie proste, że tylko chodziło o niepodległość, ale też nie chodziło całkiem o niepodległość. Chodziło o zupełnie inne rzeczy, które można użyć haślerowi prawicznego socjalizmu w znacznym stopniu. I o tym będę... No to jest 56-76 jest istotny, dlatego że to jest dwudziestolecie, które można by określić jako okres roboczo pełnego PRL-u. Pełnego PRL-u, czyli on już owszem istnieje i nie ma jeszcze znamion zasadniczego kryzysu, który już naciągają w latach 70. od Solidarności są oczywiste dla wszystkich. Ten pełny PRL to jest też wobec tego dosyć istotna pozycja lewicy marksistowskiej i potem odchodzącej od marksizmu, bo ten, mówiąc w skrócie, te 20 lat to jest dla przyszłej opozycji demokratycznej, tej jej części, która miała lewicowe korzenie, to jest mozolny, żmudny, długi bardzo proces zrywania z marksistowskimi korzeniami. Z partii organizacyjnej zrywali dosyć długo, tak też bardzo długo zrywali z radykalnym lewicowym myśleniem i z tego dołożyli swój komponent do sposobu, do stylu politycznego myślenia opozycji demokratycznej w latach 70. mają w tym bardzo duże zasługi, ale też dołożyli tam rzeczy, które do dzisiaj mają pewne konsekwencje intelektualne i polityczne w naszym życiu. Ten moment 56 roku to jest moment polskiego października. I on jest przywołany dlatego, że w 56 roku była mowa też tutaj o sobie politycznej, intelektualnej, organizacyjnej w polskim życiu politycznym. Wtedy weszło dorosłe życie i z październikiem jako własną legendą pokoleniową związało się pokolenie, które było ukształtowane już w PRL-u. To było pokolenie, mówiąc w uproszczeniu, Związku Młodzieży Polskiej, ZMP. To byli ludzie, którzy przeszli przez pranie mózgu i sposób wychowania, który ustalił się na początku lat 50. Geografia Kapuścińskiego jest tutaj bardzo dobrym przykładem takiego człowieka, który był wychowany w tych warunkach. Młodych ludzi, którzy przychodzili z różnych rodzin, a którzy uwierzyli w komunizm i wychowanie. Komunizm w takiej sowieckiej wersji, bo świat wyobraźni to jest świat sowiecki. Jeśli bierze po prostu na przykład odniesienia literacko-historyczne, tam są zawsze do Majakowskiego, do rewolucji bolszewickiej, nawet nie są do SDKPiR-u. W poczuciu, że są polskim odpowiednikiem tego, co się działo na wschodzie. Symbolem tego pokolenia i symbolem października stało się po prostu pismo młodej inteligencji i studentów, które stało się ośrodkiem przełomu październikowego. Zostało zapamiętane, zostało zlegendowane, została utworzona wielka legenda tego pisma, ale które też było w sposób radykalny, radykalnie marksistowski. Nie mówię tego, żeby ich demaskować, bo oni potem dużo robili w PRL-u, także dużo dobrych rzeczy, też się potem przyczyniły się do tego, jak mówi opozycja, ale trzeba zacząć od tego określenia punktu wyjścia. Dla nich październik, czy tak zwany polski październik, jak napisali w wielkim wstępniaku w 56 roku po siódmym kleju, po prostu, polski październik był odpowiednikiem bolszewickiego. Bo dla nas w tej nazwie nie dźwięczy już oczywiste dla nich skojarzenie pamięciowe, że październik i rewolucja to jest ta polska rewolucja październikowa.
56 rok był rewolucją październikową po polsku. Nawet trochę był dumny z tego, że się odbyło bez przemocy, a te skutki były podobne. Ja pomijam wielki problem, można go odłożyć na bok, jeśli tak można powiedzieć, na ile ludzi z tego pokolenia miało tą marksistowską świadomość i ile ludzi z tych, którzy przyszli do Politechniki Warszawskiej na Wiec, a tym bardziej na Wiec na Plac Lechilet miało taką świadomość. Im bardziej będziemy zwiększali grupę, tym nam będzie wychodziło, że tym mniej. Natomiast ludzie, którzy byli aktywni, którzy tworzyli na przykład na Politechnice tę grupę, która sterowała strajkami i Wiecami, ci, którzy tworzyli pismo, ci, którzy potem chcieli zakładać rewolucyjny związek młodzieży, ci, którzy zakładali kluby dyskusyjne, które się zawsze nazywały Karola Marksa albo inne tego rodzaju, one były radykalnie marksistowskie. I to jest też istotne, ta uwaga moja jest istotna dlatego, że dla następnego pokolenia opozycjonistów, dla komandosów, polski październik był punktem odniesienia. Myślę o tym wychowywaniu. Wspomnienia komandosów jest całopisy czytania z szyber po prostu, tak jak się kiedyś czytało tygodniki Solidarność w stanie powiatowym, albo urządzanie potajemnie na Chłopskim w Warszawie, tworzenie filmów dokumentalnych, dzięki znajomościom rodziców, oglądanie kronik filmowych z października, zbiorowe przeżywanie tego, które były niecenzurowane w latach 60. Na studiach. Pokolenie Dziennika było wychowane w legendzie polskiego października, ale podkreślam polskiego października rozumianego jako rewolucja polska. Polska rewolucja, tylko rewolucja, która została skradziona przez biurokrację partyjną. Teraz sposób rozumienia polskiego października dla Polski wyglądał w taki sposób, że oni walczyli ze stalinizmem, ale stalinizm to była dla nich władza aparatu partyjnego i biurokracji. To były siły polityczne, które ukradły dynamikę rewolucyjną w Polsce. Dynamika rewolucyjna działała w odpowiedni sposób, ale w pewnym momencie skręciła fałszywą drogę i zawłaszczyła ją siła ciemna, reakcyjna, o tym zaraz jeszcze słowo powiem, czy prawicowa. Biurokracja stalinowska była w opisie prawicowa. Prawicowa w takim manichejskim sensie. Była siła zła działająca historię. Ona ukradła, zawłaszczyła rewolucję. Stała się faktycznym właścicielem środków produkcji. Doprowadziła do tego, że robotnicy stali się klasą wyzyskiwaną w tym systemie. W marksistowskim sposobie myślenia, jeżeli prowadzi to do sytuacji, w której oczywiście awangardowa klasa, jeżeli nie jest właścicielem środków produkcji, to narastają sprzeczności funkcjonowania tego systemu, które prowadzą w nieuchronny sposób do przesilenia w postaci rewolucji. I ta rewolucja to był październik. Te sprzeczności doprowadziły do przesilenia, a robotnicy odzyskali władzę i powinni byli, teraz co powinni byli? Większość ludzi, która przyszła na Plac Lechilet, rozumiała, że powinni byli się uwolnić od władzy sowieckiej, zdobyć jakiś rodzaj autonomii, uzyskać obietnicę odstąpienia od kolektywizacji wsi, wypuścić Wyszyńskiego z więzienia i kilka jeszcze innych rzeczy. 90% ludzi na placu tego chciało. Ci radykałowie chcieli natomiast, żeby rewolucja poszła konsekwentnie w kierunku marksistowskim. Jeżeli sprzeczności doprowadziły do przesilenia, to robotnicy powinni odzyskać nie tylko środki produkcji, ale i władzę. A jak ją uzyskują w warunkach rewolucji? Poprzez demokrację bezpośrednią. Tym sposobem odzyskania władzy w wymiarze ekonomicznym i politycznym. Jeszcze raz marksistowskie myślenie, ten, kto ma środki produkcji, ten sprawuje władzę polityczną. Powinien być system lat robotniczych. System lat robotniczych, który potem był opowiadany tak trochę z błogosławieństwa, że w 56 roku były legendarne rady robotnicze w fabryce samochodów osobowych w Warszawie, które stanowiły taką siłą polityczną warszawskiego przełomu. Rady robotnicze, jak mówię, były potem post factum opowiadane, że chodziło jak Jugosławii o modernizację produkcji, o podniesienie wytwórczości, o lepsze zarządzanie, że to miała być zmiana taka menedżersko-organizacyjna. Radykalizm po prostu chodziło o to, żeby tak naprawdę system doprowadził do wytworzenia się tej sytuacji, w której u Lenina i u Engelsa chodziło o umieranie państwa. Czy proces umierania państwa miał doprowadzić do wytworzenia się czegoś, co było systemem demokracji bezpośredniej. A system demokracji bezpośredniej w komunizmie, no to są bezpośrednie rządy robotników.
Oni naprawdę takie teksty pisali po prostu w broszurach, które publikowali. Co więcej, uzasadniali to tym, że będzie to prawdziwe spełnienie idei Marksa i tutaj zaczynamy się odwoływać do tak zwanego młodego Marksa. Wtedy jeszcze rękopisy filozoficzne Marksa z lat 40. nie wyszły po polsku, ale były znane w innych językach. Kołarzyły, potem Kołarz zresztą powiedział, że już w fazie rewizjonistycznej, jak wyszły w 1939 roku, były bibliorewizjonistów. O co tam chodziło? Tam chodziło Marksowi o to, że on krytykował demokrację parlamentarną jako rozdzielenie człowieka nowoczesnego na burżuła, który produkuje, i obywatela, który podlega władzy politycznej. I to rozdzielenie pierwotnej polityczności pozbawiało go właściwego potencjału, jak on to nazywał, istoty gatunkowej człowieka. Istota gatunkowa człowieka rozdzielona na wytwórcę i obywatela nie była sobą, dlatego że podlegała różnego rodzaju manipulacjom, z jednej strony związanym z narodzinami kapitalizmu, a z drugiej strony demokracji pośredniej, w której ludzie nie rządzili bezpośrednio i żeby istota gatunkowa człowieka mogła powrócić do własnych źródeł, wytwórca powinien złączyć się z obywatelem, ludzie powinni żyć w systemie demokracji bezpośredniej. To było właściwe uzasadnienie dla tego hasła o systemie, o budowie systemu rad robotniczych. Więc to był projekt ustrojowy, który miał po prostu, a w sensie politycznym, semantycznym był to świat, który zawsze był opisywany w kategoriach sił walki, postępu i reakcji. W każdym tekście, który można znaleźć przez kolejne miesiące po prostu, wszystko jest opisywane z tego punktu widzenia, że opis jakiejkolwiek sytuacji politycznej, jakiejkolwiek instytucji musi prowadzić do wyodrębnienia w tej instytucji sił postępu i reakcji. W partii jest reakcja i postęp, w kościele jest reakcja i postęp, wszędzie walczą te siły ze sobą i oczywiste jest, że oczywiście oni reprezentują siły postępu i walczą siłę reakcji wszędzie. Czyli wobec tego biurokracja stalinowska jest reakcyjna, ponieważ zatrzymuje dynamikę postępu w historii, a oni są postępową awangardą, bo z nią walczą. Fronta z Paksu, czyli Mazowiecki z Zabłocki, jest postępowa, bo walczy z reakcyjnym Piaseckim. Tak, a Piasecki jest reakcyjny, bo wspiera stalinistów, wobec tego daje mu się miejsce, jest taki moment po prostu, gdzie ogłoszenie fronty z Paksu jest na łamach po prostu, bo nikt inny ich nie chce drukować, ale jest to opatrzone małymi literkami, że chociaż nie zgadzamy się z fideistycznymi poglądami autorów, już publikujemy, bo to służy i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie to jest taka wizja mocno manichejska, w której walczą siły, jak mówię, lewicy, prawicy, postępu, reakcji. I w pewnym sensie słowa prawica i reakcja są używane synonimicznie i są synonimami radykalnego zła. W różnym stopniu natężonego, ale to jest zawsze coś też bardzo złego, etycznie. Jest taki tekst Kołakowskiego, który nie wszedł do jego pism rozproszonych z po prostu antysemityzmu. Gdzie to jest, kończy się takim stwierdzeniem, gdziekolwiek pojawia się antysemityzm, bądź pewna reakcja, szczerze kłem. I to się tak przyjdzie, dlatego mówię o takim manichejskim natężeniu tych podziałów. To myślenie oczywiście to jest zakłada antyliberalizm deklarowany. W sensie takim semantycznym pojęcie liberalizmu to jest źle. Gomułka na przykład w pewnym momencie pośrednio jest krytykowany, bo jego polityka jest liberalna, ona jest środkowa. Z jednej strony są staliniści, z drugiej radykalowie, a Gomułka chce tak coś pośrodku liberalizować tylko. Po prostu pojęcie liberalizowania systemu jest czymś strasznym. Czy to jest po prostu rozmiękczanie rewolucji? To jest sprzedawanie rewolucji. Są także antyparlamentarne. Dają broszury, w których się pisze o tym, że demokracja parlamentarna się przeżyła, że atakują instytucje demokracji przedstawicielskiej. Z drugiej strony problem polega na tym. Problem z nimi był taki, że oni kompletnie naiwni politycznie. Dzieci wychowane jakby nie wiedziały, w jakiej rzeczywistości żyją, za jaką cenę to zostało zbudowane. Jednocześnie walczą o praworządność, są pełne sprzeczności. Wszystko, co potem będzie pasowało do zachowań opozycji demokratycznej, też u nich jest. Ich naiwność polega na tym, że kompletnie nie zdają sobie sprawy z pretotalitarnego potencjału swojej ideologii. Natomiast ich praktyczne działania, jeśli tak można powiedzieć, służą demokratyzacji.
faktycznie. Jest taka sprzeczność, która potem będzie bez przerwy, jak się pojawiała w tej lewicowej postmarksistowskiej opozycji aż do lat 70. Że teoria będzie nie nadążała za praktyką, która będzie trochę innego charakteru. Aha, jeszcze jest kwestia autonazewnictwa. Nie zawsze siebie nazywano lewicą partyjną, lewicą marksistowską. Potem w latach 60. funkcjonują sami o sobie mówią jako lewica rewolucyjna. To jest język, którym się Kołakowski opisuje i wszyscy uważają się za lewicę rewolucyjną. Przegrywają politycznie, bo oczywiście się nie udaje. Gomułka jest w tym sensie liberalna. Podejść twardo i po prostu tylko liberalizuje system. Cały projekt ustrojowy i ideologiczny ponosi porażkę. Ale buduje wielką legendę, która jak mówię, żyje w kolejnych dziesięcioleciach, bo to jest... Przychodzi faza rewizjonizmu. Rewizjonistą jest Kołakowski, który pierwszy odchodzi od marksizmu. Ale z marksizmem moim zdaniem zapożycza jedną rzecz. U marksistów w fazie to po prostu widać wyraźnie, jeżeli ktoś bardzo chce skrytykować biurokrację partyjną, to porównują do klerku katolickiego. Znaczy nie ma gorszej, obelżywej metafory u radykałów komunizujących, niż określić, że ktoś zrobił z partii kościół. To ma ładunek po prostu wysadzenia w powietrze. Z tego się biorą te wszystkie metafory kapłani błazen i tak dalej, w których jakby zakłada się przenoszenie pewnych zasad, które się nauczyło w totalitarnej partii komunistycznej na każdy rodzaj instytucji, w której istnieje hierarchia, władza, decyzje, egzekwowanie tych decyzji i tak dalej. Wszystko im się kojarzy z aparatem, biurokracją i Kościół też zawsze taki jest przez to podejrzany. Nie ma możliwości zrozumienia na przykład czym jest instytucja Kościoła. Ja nie mówię już o ciele mistycznym Chrystusa, ale po prostu o instytucji jako takiej. Kołakowski jest filozoficznym przykładem rewizjonizmu. Rewizjonizm polityczny w swojej najczystszej postaci to jest list Kurola Mazowieckiego, który w pewnym sensie, jeżeli Państwo do niego sięgniecie, to przypomnę taką Kisielewski zawsze się śmiał, tylko myślę, że na każde święto 22 lipca wszyscy mówią o manifestie, tylko go ludzie przeczytać nie można. Więc to jest tak, że o liście Kurola Mazowieckiego zawsze można usłyszeć, tylko rzadko go można przeczytać, namawiam na jego czytanie, bo jakby to powiedzieć, to jest bardzo ważna lektura pod względem, dlatego że oni tam zbierają po prostu wszystko to, co było ideologią październikową w sposób systematyczny, systematyzują to. A to, czego by można było powiedzieć wprost ze względu na cenzurę, piszą czarno na białym. List Kuronia i Modzelewskiego w sensie historycznym spełnił swoją rolę w budowaniu opozycji, bo proces skazania ich i tak dalej zaktywizowały warszawskie środowiska inteligenckie i doprowadziły do utworzenia się takiego potencjału na tworzenie się opozycji. Ale w warstwie ideologicznej był absolutnie radykalny. Mówi się trockistowski. Trochę jest mylące ze względu na powiązania z trockistami, kiedy go publikowali. Nawet może bardziej radykalnie, bo tam już jest wprost napisane, że będą rady, że prawa polityczne będą mieli tylko robotnicy, że po rewolucji w Polsce, bo nadciąga rewolucja, system sprzeczności itd., doprowadzi zaraz do rewolucji. Po tej rewolucji będzie system rad, będzie centralna rada delegatów robotniczych, nie będzie parlamentu. Rady w fabrykach będą, jest zniesiony trójpodział władzy. Rady fabryczne mają wszystkie rodzaje władzy, plus są rodzajem władzy policyjno-wojskowej, dlatego że zostaje zniesiona armia, a robotnicy zostaną uzbrojeni. Na tyle byli przytomni, jeszcze zachowywali przytomność myślenia, że wojska rakietowe, lotnictwo i kręgów nowoczesnych broni miały być oddane profesjonalistom, a reszta miała sobie spontaniczną samoorganizację militarną. Przewidywali jakiś szczątkowy system policyjny, ale w jakiś dziwny sposób pisali, że tylko robotnicy mogą zakładać partie, a ludzie przy innych warstw będą musieli się afiliować przy tych partiach. Nie widać, że tego nie przedyskutowali, bo mieli tam sobie liczyli stopę wyzysku w Polsce Gomułki do trzeciego miejsca, do przecinku, ale ten system partyjny jakoś tak mniej było serca do opracowania do szczegółów, bo z tego trochę pozostaje niejasne. Jak powiedziałem, kolejny przykład tego, że sposób myślenia, ideologia jest kompletnie marksistowska, działania praktyczne
idą zupełnie inną stronę, bo służą na obronie praworządności, buduje się potencjał prawo-pozycyjny poprzez proces skazania, obronę, robienie, jakby to powiedzieć, no, wpływu, szumu wokół tej sprawy. To, co mówię o tutaj radykalnym marksizmie, odnosi się też wprost do komandosów. Nie będę przytaczał opinii, cytatów, tego wszystkiego, co można przeczytać w pamiętnikach i wspomnieniach, więc Państwo zupełnie wiecie, czerwone harcerstwo, ostentacyjne śpiewanie na obozach letnich piosenek żydowskich i ukraińskich, kiedy chodziło się przez polskie wsie. Ja sobie zadałem trud przeczytania poradników praktycznych dla zastępowych, które akurat pisał dla... Są tam ciekawe rzeczy. Więc to naprawdę to był też taki mocny, ideologiczny projekt. Jedna jest okoliczność taka, która wymaga moim zdaniem historyką, a która jest jedną z przyczyn potem wielkiego sukcesu tego środowiska politycznego i do dzisiaj aż do tych oczu. Znaczy to środowisko było radykalnie koedukacyjne zawsze. I Czerwone Harcerstwo też było radykalnie koedukacyjne, do tego stopnia nie przysiadę, którą odnalazł tam żonę. Ten związek takiego tych dwóch wymiarów rzeczywistości, znaczy polityczności i wierosa powodował, że zawsze było kobiety w nim odgrywały dużą rolę i zapewniały taką efektywność w polskich warunkach. Z jakiejś przyczyny do takiego socjokulturowego wymiaru działania politycznego. Ten element był dosyć istotny. Idziemy w stronę podsumowania. Moment, który absolutnie ich zmienił i który był absolutnie przełomowy w ich biografii indywidualnej, grupowej i ideologicznej, był marzec. Ale z innych trochę względów niż dzisiaj są pamiętane. Szok marca polegał na tym, że okazało się, że rewolucja nie jest możliwa, bo zamiast tego były faszystowskie bojówki, że partia pokazała swoją reakcyjną twarz, z którą nasz skoczył się w jakiś sposób związany. I jest jeszcze też element, moim zdaniem, który nie do końca wychodzi w oficjalnych tekstach, bo jest trochę drażliwy. Oni przeżyli szok etyczny, dlatego że większość z nich załamała się w śledztwie. Oczywiście niektórzy się nie załamali, jak Lityński czy Wyszyn, ale byli tacy, którzy się załamali. I z tego powodu kwestie sumienia i takiego pogłębionego poczucia odpowiedzialności, szukania odpowiedzi na to, co się w człowieku dzieje w sytuacjach ekstremalnych, granicznych, stały się dla nich bardzo istotne. Kiedy powrócili z więzień, zetknęli się na tym gruncie z sekcją kultury Kipu Warszawskiego. I okazał się, tutaj jest pewien paradoks historii. Kip Warszawski szykował dialog otwartych katolików z marksistami zupełnie na innym gruncie. Przez całe lata wydawali socjologów francuskich, zajmowali się rewolucją naukowo-techniczną, myśleli, akceptowali zmianę cywilizacyjną i myśleli, że na tym gruncie będzie dialog z marksistami. A okazało się, że to, nad czym pracował Mazowiecki, nad czym pracował Wielowiejski, czym SK pisywał, się nie sprawdziło. Sprawdziło się to, czym się zajęła Morawska, to znaczy Bontefę. Bezreligijne chrześcijaństwo duchownego protestanckiego, który w warunkach II wojny światowej budował archipelag ludzi dobrej woli wierzących, którzy odrzucają instytucje, rytuały i znajdują głębokie zrozumienie duchowe w bezpośredniej relacji. To bezreligijne chrześcijaństwo, później bezwyznaniowe chrześcijaństwo kurata. To było to miejsce, gdzie oni się spotkali z katolikami. Oczywiście można powiedzieć, że oni poznawali, znaczy poznawanie Kościoła za pośrednictwem i chrześcijaństwa za pośrednictwem sekcji kultury typu warszawskiego nie było w istocie do końca poznawania chrześcijaństwa i Kościoła. To było przede wszystkim poznawanie tych wielkich obszarów rzeczywistości poprzez spotkania na Freda w Warszawie. Z tego rodziły się później nieporozumienia, które pokutują do dzisiaj. Ale to było to miejsce, w którym się jedni i drudzy spotkali i w którym na początku lat 70., zanim powstał KOR, wypracowali wielką, taką już postmarksistowską część wkładu lewicy do idei politycznych opozycji demokratycznej, która rodziła się w połowie lat 70. Odrzucenie marksizmu, rewolucji, postępu, całych tych dychotomicznych podziałów zaowocowało nowe. Narodził się, to są pisma Kołakowskiego, Kurania, Michnika z początku lat 70.
podstawowa dychotomia, czyli podział na siły lewicy i prawicy reakcji i postępu został zastąpiony podziałem na totalitaryzm i demokrację. I totalitaryzm objął wtedy właśnie siły państwa komunistycznego, a siły opozycji demokratycznej objęły dawną lewicę i prawicę, która była w stanie się spotkać. To doprowadziło do powstania polskiej wersji antypolitycznej polityki, do etyzacji głębokiej, bo miało to też dalekosiężne konsekwencje w takim sensie, że oduczyło myśleć politycznie tę pozycję. Nie przygotowało jej do myślenia w kategoriach instytucji, w kategoriach walki interesów, walki służb na przykład. Nie wiem, najróżniejszych takich rzeczy, z którymi związana jest polityka. W książce Bogdana Cybińskiego, która była jedną z podstaw tego spotkania, Ostatnia uwaga. Nieprzypadkowo nie ma Piłsudskiego, bo tam są inteligenci i po stronie Kościoła, i po stronie Lewicy, a nie ma Piłsudskiego. Nie ma go nie tylko dlatego, że on nie pasuje ze względów cenzuralnych, tylko dlatego, że przywołując metaforę Leski lat 60., propozycja, którą składał Cybiński, która tak bardzo przyciągnęła Lewicę po marcu 68, było uprawianie tej polityki pełnej etyki tego polskiej wersji antypolitycznej, to była polityka środków ubocznych. Jakby miękka polityka. Taka polityka, gdzie poprzez dawanie świadectwa walczyło się z totalitaryzmem. Piłsudski to była polityka twarda. To była polska organizacja wojskowa, to był wywiad, to była tak, ekspropriacje, to był pistolet, to była agentura, to były partie polityczne, na końcu mieli zdolność prowadzenia wojny. Tego nie można było robić w warunkach totalitaryzmu. Wobec tego wymyślono coś innego, co spowodowało zwycięstwo, ale wszystkie warunki możliwości odniesienia zwycięstwa w warunkach komunizmu stały się przyczynami naszych kłopotów po obaleniu komunizmu. Znaczy, ta ideologia doprowadziła, czy była jedną z sił, które doprowadziły do obalenia komunizmu, i jednocześnie stała się po obaleniu komunizmu odpowiedzialna za to, że Polacy nie zbudowali sprawnego państwa. Bo to całe pokolenie wychowało się do niemyślenia o tym. W przeciwieństwie do tego Piłsudskiego, którego zabrakło u Cybińskiego. Bardzo dziękuję. No, można powiedzieć, pytanie, które miałem zadać, już właściwie zostało wprowadzone w tych ostatnich zdaniach. Ale łącznie właśnie z Piłsudskim i jego sposobem uprawiania polityki. Także nie będę mówił zbyt długo, ale prosiłbym właśnie doktora Szarkę o omówienie tego końcowego okresu, kiedy te dwie grupy, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie się spotkały i odegrały decydującą jednak rolę w okresie Okrągłego Stołu i w wyjściu z komunizmu. I nie wiem, czy to można tak widzieć, być może właśnie tak, że zobaczyły siebie i część tego establishmentu PRL-owskiego po stronie właśnie demokracji, tych sił demokratycznych, a tych ewentualnych oponentów po stronie totalitaryzmu, ale właśnie byli tacy, którzy widzieli to inaczej, myśleli inaczej i mieli inny koncept na to, jak z komunizmu pod koniec lat 80. wyjść. Myślę, że musimy tutaj wrócić jeszcze do doświadczenia Solidarności tych 16 miesięcy, które rozpoczęło się niesamowitym protestem lata 80. roku, tym, co stało się w Stoczni Gdańskiej. Te dwa tygodnie strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie spotkała się ówczesna opozycja różnie wspierając ten strajk, kształt tego strajku, który i sposób prowadzenia cały czas żyliśmy, czy może nie opozycja, ale poważne kręgi społeczeństwa żyły, ludzi świadomych, że z komunistami się nie rozmawia. Ponieważ takie było doświadczenie, oni zawsze oszukają, oni zawsze nie
dotrzymają słowa. Ta strona, która z nimi podejmuje rozmowy, już od razu jest przegrana. Takie były doświadczenia powojenne w Rzeczy Polskiej i później. W sierpniu 80 roku stało się inaczej. Tylko, że te rozmowy w stoczni były prowadzone w sposób taki, w jaki żaden później sposób już z nimi nie rozmawiamy. Kompletną odwrotnością był klimat stoczni sierpnia 80 roku, są rozmowy właśnie przy okrągłym stole. Wtedy w sierpniu 80 roku to robotnicy, to świat pracy były podmioty. Rozmowy toczyły się przy włączonych mikrofonach. Tysiące ludzi reagowało aplauzem czy gestami niezadowolenia wobec tej grupy negocjującej. One wspierały te rozmowy i przyniosły te rozmowy duży efekt. Komuniści się wycofali. Więc była tu jakaś wieża z pokazania na skuteczność rozmowy. Oczywiście w dłuższej perspektywie okazało się, że nie zamierzają w ogóle dotrzymać podpisanych wtedy zobowiązań. I całe 16 miesięcy to można powiedzieć takie szarpanie się o zapisane wtedy kwestie. Ale ten wzór, ten budowy, powstanie tego związku, budowy demokracji od podstaw, tej 16-miesięcznej odnowy, to było niezwykłe doświadczenie. To również trzeba postawić w opozycji do tego, co działo się później pod koniec lat 80. Solidarność powstawała całkowicie oddolnie. I to doświadczenie udziału demokratycznego, to, przed czym Polacy nie mieli przez kilkadziesiąt lat do czynienia, to mój przedmówca powiedział, że to było słabością pewną społeczeństwa. Nie uczestniczenie władzy w rządzeniu. Tego, można powiedzieć, w milionowej skali się uczono po sierpniu 80 roku. Ten proces miał dynamikę. 10 milionów ludzi uczestniczyło w demokratycznych wyborach, tworząc swoją organizację od podstaw. Ten proces objął również inne organizacje, przecież sięgnął nawet PZPR-u. I to była ta nauka, prawda, uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu politycznym. Oczywiście te zachowania z tych czasów to są, można wielu nich dostrzega jakieś naiwne i tak dalej, ale to się wszystko dojrzewa, rozwija te 16 miesięcy. Koniec tych 16 miesięcy, no to już mamy jakby powstawanie pierwszych takich organizacji już politycznych. Ten Solidarność, powstanie Solidarności jak gdyby zablokowało tworzenie się podziału na lewicę, na prawicę. To był ruch ponad polityczny, ale wiadomo, z czasem to wszystko musiało odżywać i to mamy koniec 81 roku, powstanie klubów czy Służby Niepodległości czy innych. To jest ta polityzacja już tutaj i w samym związku. Wprowadzenie stanu wojennego kończy ten proces i tu całkowicie 10-milionowy ruch. Ja to nie zachęcam tylko do Solidarności, ale do wszystkich innych aktywnych wtedy ugrupowań SDS-u, Solidarności Rolniczej, ale i wszystkich aktywnych Polaków zaangażowanych w ten proces odnowy, w środowiska twórczych, jakichś innych organizacjach, nawet w PZPR-ze stan wojenny był całkowitym zaskoczeniem. Pokazał całkowite nieprzygotowanie Solidarności do tego starcia. O powstanie wojennym, no w praktyce można powiedzieć, oczywiście ten symboliczna kopalnia Wujek, kopalnia Piast, ale to są pojedyncze punkty. Jeżeli 13 tysięcy komisji zakładowych z Solidarności w wyniku ataku na związek, o tym mówi statut związku, mają te
organizacja natychmiast przystąpiła do strajku generalnego. Strajk odbywa się po 200 zakładach pracy, więc tego oporu nie ma. Bardzo szybko Jaruzelskiemu udaje się spacyfikować Solidarność. Podziemie jest słabe i jest coraz słabsze. Jak to podziemie ma koncepcję na istnienie w tej nowej rzeczywistości? No z jednej strony to są te pomysły Jacka Kolonia czy Zbigniewa Romaszewskiego do prowadzenia wioską 82 do strajku generalnego, czy faktycznie powstania. No wydaje się, że nierealne wtedy. I druga koncepcja, no to jest koncepcja Zbigniewa Bujaka, czyli długiego marszu. I ta koncepcja wygrywa, wydaje się, że ta koncepcja jest realna. To znaczy nie mamy szansy, to pokazał stan wojenny, na jednorazowe starcie z władzą. Sierpień w tej chwili się nie powtórzy, więc musimy przygotować się na długi marsz, na budowę społeczeństwa takiego alternatywnego od podstaw. Na działalność właśnie komisji zakładowych, działalność grup oświatowych, samoorganizację społeczeństwa w warunkach stanu wojny. To są te pomysły z początku 82 roku. Jaki jest cel tych działań? Celem jest powrót do rozmów z komunistami, powrót do Solidarności. Oczywiście zwolnienie więźniów politycznych, ale to będzie ten główny punkt, przywrócenie istnienia legalnego NSZZ Solidarność i wszystkich organizacji. To ma być osiągnięte przez rozmowy z władzami. A tu jest spór na temat taktyki, jak zmusić władze do rozmów Solidarności. Właśnie jak mówię, Kuroń proponuje z Romaszewskim strajk generalny, Bujak długofalowe, długie dochodzenie do budowa społeczeństwa obywatelskiego, jak wtedy już mówiono, i w ten sposób organizowanie się przez po dłuższym momencie wykorzystanie tej sytuacji, jaka się pojawi, gdy władza dojrzeje i będzie w stanie dalej prowadzić te polityki siły. Na wiosnę 82 jak gdyby wstaje bardzo ważny dokument, który stanie się podstawą programu, tych celów, jakie stawia są ówczesna opozycja, to są tezy prymasowskiej rady społeczno-gospodarczej. Tam też jest nacisk na dialog, na porozumienie, na powrót do stołu rozmów. Mimo że przez następne lata władza będzie każdego dnia dowodziła, że absolutnie nie zamierza rozmawiać z Solidarnością, że to jest już etap zamknięty. Solidarność była, nie istnieje, nie powróci, nie będzie rozmów, to tutaj nie zmienia się nic, prawda, w tych dokumentach programowych. Celem jest powrót do rozmów z władzami i zmuszenie władzy do ustępstw, w wyniku nacisku. Ale mają być rozmowy z władzami. To ten taki postulat, to nie jest akceptowane przez całą Solidarność, co jest jakby zrozumiałe, patrząc na ówczesną rzeczywistość. I początkiem lata 82 roku we Wrocławiu powstanie bardzo prężna struktura, to będzie się rozwijać do końca lat 80. To jest Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego. Ona od początku odrzuca rozmowy z władzami. W dokumencie programowym, w deklaracji dowej jest wprost napisane. My chcemy tę władzę pozbawić władzy. I dojście do tego ma być poprzez protesty, poprzez aktywną
aktywną walkę z komunizmem i prowadzoną, co ciekawe, nie tylko przez Polaków, ale również przez inne narody uciemiężone Europy środkowo-wschodniej. To ma być ta droga. Znaczy ten przymiotnik walcząca w nazwie, no do końca, że tak będzie określał Solidarność Walczącą. Po 86 roku władza ogłasza amnestię. W 86 to jest koniec tego podziemia związanego z tymczasową komisją koordynacyjną, wyjście na powierzchnię, to pojawiają się nowe możliwości jawnego działania. Tutaj Solidarność Walcząca tak plastycznie obrazuje właśnie, nie będzie w tym uczestniczyć. My uważamy za lepsze zaciskanie pasa, zaciskanie pięści. Natomiast no ten 86 rok to jest kolejna taka data przełomowa. To jest związane z tym, iż rok wcześniej, 12 miesięcy wcześniej, w marcu władzę w Moskwie przejmuje Michał Gorbaczow. Zmienia się Moskwa, podejmuje taką próbę wprowadzenia nowego NEP-u, pewnej odwilży i elementem w następnych latach tego programu jest wycofanie się z Europy Środkowo-Wschodniej, pozostawienie samych komunistów. Czyli faktycznie doktryna Breżniewa przestaje działać. Tylko oczywiście oni nie mówią o tym, znaczy wiedzą o tym komuniście w Warszawie, w innych miastach, ale oni o tym społeczeństwom swoim nie mówią. I ten straszak interwencji sowieckiej będzie przez Jaruzelskiego do końca wykorzystywany, mimo że ona nie będzie groźna. Komuniści wtedy zdają sobie sprawę, że muszą ratować swój byt i pomysłem tym jest kooptacja części społeczeństwa do władzy. Ten pomysł zresztą pomysł stały, ponieważ pojawił się już w 81 roku latem w liście Jerzego Urbana, jednego z konstruktorów okrągłego stołu. Już ten pomysł w liście do Kani się pojawił w 81 roku, że zaprośmy Solidarność z 81 do władzy, dajmy tam stwórzmy jakąś drugą izbę w Sejmie i tak dalej o jakichś mniejszych prerogatywach. Więc to jest ten pomysł, który wtedy będzie realizowany. I co ciekawe, władza znajduje partnera do tych rozmów. Najchętniej właśnie i najchętniej do tych pochodzi ta grupa lewicy Borowskiej, która będzie potem miała decydujący wpływ na kształt okrągłego stołu, na kształt list, później na kształt komunistów obywatelskiego. Tylko komuniści nie są wtedy, oni to nie jest tak, że oni już postawili na tą grupę gotową tutaj do ustępstw, bo jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, oni również proponowali rozmowy Solidarności Walczącej. Jest w listopadzie 1987 roku, jest bardzo ciekawa tego rozmowa. Jeden z czołowych działaczy, twórców Solidarności Walczącej, matematyk Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzej Zara, to jest listopad 1987, zostaje wezwany przez Bezpiekę Wrocławską na rozmowę. Ten oficer mówi, proszę pana, ale ja nie będę pana przesłuchiwał, niech pan słucha. Na wiosnę przyszłego roku będą strajki, my będziemy chcieli się dogadać z częścią opozycji. My widzimy jako partnerów również państwo. My pomożemy państwu. Drukowanie ulotek, w przejściu na teren zakładów pracy, dogadamy się z państwem, tylko państwo muszą z dwóch rzeczy zrezygnować. Przede wszystkim usunąć z własnego programu wszystkie antysowieckie elementy i usunąć wszystkie antyustrojowe elementy, kwestie. A wtedy państwu pomożemy. Oni oczywiście zaraz się na to nie godzi. Rozmawia się z innymi liderami Solidarności Walczący. Oni też odmawiają uczestniczenia w czymś
czymś takim i do końca będą tutaj niechętnie patrzeć na rozmowy z komunistami. Ale co charakterystyczne? Nie wprost, ale poprom rozmowy okrągłego stołu. Tu jest właśnie rzecz ciekawa, że stosunek do okrągłego stołu, może ta opozycja była podzielona, sama Solidarność, można powiedzieć, później w związku ze sposobem budowania jej jawnego przedstawicielstwa i to, iż jedna część opozycji zdominowała wpływy Solidarności, no to wstaje w 1986 roku grupa robocza Solidarności, która kwestionuje, prawda, tą formę kooptacji, prawda, mianowania przez tą grupę warszawską i lechowania kolejnych przedstawicieli w kolejnych regionach, domagając się zwołania komisji krajowej. Powrót do tej takiej podstawowej demokracji, korzeni takich sierpniowych zwalni, więc zostali oczywiście zminimalizowani później, ale co charakterystyczne, patrzymy na okrągły stół, na kwestię rozmów z okrągłego stołu, to dzisiaj może tak po 20 latach widzimy, tak się patrzy, że ten sprzeciw wokół okrągłego stołu był duży. Nie, wtedy on nie był duży. Wtedy to pojedyncze niewielkie grupki, prawda, sprzeciwiały się okrągłemu stołowi i tym wyborom. Sprzeciw pojawił się nazajutrz po 4 czerwca, gdy zobaczono, że mimo zwycięstwa, symbolicznego zwycięstwa w 4 czerwca, Kremlin mówi, że pakta muszą być dokonane i tej dalszej polityki. Ale zdecydowanie w październiku 1988 roku dochodzi do takie spotkania wszystkich tych grup, niechętnie patrzących na to porozumienie, te rozmowy w ogóle z komunistami, z Krajową Komisją Wykonawczą Solidarności. Uczestniczy w tym Keremek, cała ta grupa, prawda, nadająca ton wtedy polityce Solidarności, ten głównemu nurtowi. Czyli wśród tych grup, tam mamy od KPN, przez NZS, Solidarność Walczącą, Liberalną Demokratyczną Partię Niepodległość. Spośród tych tam kilkunastu podmiotów, oczywiście w większości to była drobnica partii, niewielkie, ale też niewielkie dlatego, że dla nich były zablokowane dostawy sprzętu, możliwości dostępu do wolnej Europy, możliwości kontaktowania się ze społeczeństwem. To z tych kilkunastu ugrupowań, tak antykomunistycznie zawsze ostro wypowiadających się, jedynie niewielka partia, prawda, Romuła Dasz-Miedziewa. Kolejna secesja z KPN, czyli Polska Partia Niepodległościowa, oni wychodzą z tego spotkania, że oni w tym nie będą uczestniczyć, nie będą popierać rozmów okrągłego stołu. Drugą takim ugrupowaniem jest właśnie LDPN, który zdecydowanie nie powiedział się. Natomiast KPN, czy Solidarność Walcząca, inne te ugrupowania, czy nawet Federacja Młodzieży Walcząca, oni dają wolny wybór z swoim członkom lub mówią, że to jest pewien etap. A pan wyraźnie, gdy zaczyna się okrągły stół, kilka dni wcześniej Konfederacja Polska odbywa swój kongres na początku lutego, on wyraźnie mówi, jest tam napisane, naszym celem jest wolna, niepodległa Polska. Okrągły stół jest jednym tylko z etapów do tej niepodległej Polski. Tylko właśnie jaki kształt ten? Tu jest, mi się wydaje, to przedmówca mówił o tych ideowych korzeniach tej grupy, która skupiona wokół Kuronia, Geremka, Mitnika, oni byli mentalnie po prostu niezdolni do budowy w tym czasie demokratycznego państwa opartego o parlamentarną demokrację, partię polityczną. To był jakiś ten taki totalistyczny gdzieś w tyle głowy gen, prawda, podporządkowania sobie społeczeństwa, wychowywania tego społeczeństwa i więcej strachu przed tym społeczeństwem. No to później to się
lata 90. później będą tego przejawem. Jest kwestia też tutaj, nie można pominąć kwestii udziału Kościoła właśnie, czy tworzenia partii chadeckiej, katolickiej. To jest, no, Chadecja nigdy w Polsce nie była jakąś potężną, wpływową siłą, no, ale była to stronnictwo pracy i pojawia się próba powołania tego stronnictwa pracy. Co ciekawe, poza Gastą grupą działaczy nie zyskało to poparcia Kościoła. No, tu bardzo ciekawa jest taka rozmowa Janusza Zawrockiego z biskupem Dąbrowskim, z pułkownikiem Kwiatkowskim, szefem sondażu. I oni się spotkali w 1988 roku. Kwiatkowski mówi o tym, jakie jest nastawienie Kościoła do Hadecji po rozmowach z biskupem Dąbrowskim. Biskup Dąbrowski mówi, że my nie będziemy tutaj wspierać Hadecji, bo my nie chcemy sobie przysparzać kolejnego bólu głowy. Więc to powołanie partii politycznej jest dla Kościoła pewnym tutaj problemem. Nie chce mieć bólu głowy. No, oni wybrali innych tą ekipę około 100. Później, kilka lat później, Dąbrowski przepraszam. No pomyliłem się jednak co do tych ludzi, ale później już było za późno. Po tej histerii antyklerykalnej tych środowisk w latach 90. później nie zrozumiem, no, ale było już za późno. No niestety okombystwu pokazał tutaj w Polsce z jednej strony pewną niedojrzałość opozycji, nieumiejętność organizowania się poza tym głównym nurtem i to pewną kwestię taką, że opozycja w ogóle nie była przygotowana do budowy własnego niezależnego państwa. Lata 80. to są pojedyncze głosy wzywające do tego, żeby tworzyć kadry ludzi, którzy mogą być przyszłymi radnymi, przyszłymi dyrektorami. To są artykuły Czesława Bielskiego z tego czasu, wzywające do takiej pracy. To jest pytań, ale też krytycznie do tego podchodzono przez Solidarność, próby zarządzania zakładami pracy poprzez samorządy pracownicze. Dla części działaczy Solidarności, no, była to nauka na zarządzanie uczestnictwa we władzy. Do tej problematyki jak gdyby nie rozwiązano. Wybrano tutaj porozumienie z komunistami, w którym oczywiście oni okazali się tą stroną tutaj dominującą, decydującą właśnie, mającą kadry, mającą pieniądze. To, co mówi profesor Zybertowicz, doskonale tutaj ograli tą stronę solidarnościową, bo zapewnili sobie te trzy zabezpieczenia w tym czasie. Czyli w ogóle, jak gdyby tutaj Solidarność, większość Komitetu Obywatelskiego, czy ciał przedstawicielskich, no, ona zadowoliła się tymi fałszywymi, jak to mówi Stefan Kurowski, fałszywymi honorami widowiskowymi, gestami, a nie aną polityki. Tylko już zapewnili sobie tutaj zaplecze polityczne w postaci Jaruzelskiego, zaplecze agentury, w postaci agentury, która w latach 90. później przeszła, i zabezpieczenie ekonomiczne. Chyba najbardziej wyraziste. Całkowicie wykorzystali ten przełom 89 roku. Według własnej myśli, no, czego niestety po ćwierć wieku mamy dzisiaj jakość naszego państwa, no, też swoje korzenie ma właśnie w 89 roku. Ale byli ludzie, którzy przewidywali i zwracali uwagę, i tutaj właśnie z lata, jeszcze przed strajkami 88 roku, na koniec tekst Jacka Kwiecińskiego, nie żyjącego już Jacka Kwiecińskiego, który
latem 1988 roku, czyli na tym zakończę. Komunistyczne NEPy stwarzają ogromne szanse. Stwarzają pod warunkiem, że z niczego się nie rezygnuje, nie zapomina, z kim się ma do czynienia. Nie wpada się w amok porozumienia, które jak zawsze w komunizmie obowiązuje tylko niekomunistyczną stronę. Niestety, nastawienie duchowe, cały bagaż intelektualny, a nawet światopoglądowy przeróżnych polskich elit wskazują, że komunistom idea może przynieść jeszcze raz zwycięstwo. To było pisane w 1988 roku latem. Niestety tak ja nie mogę się spodziewać. Dziękuję bardzo. Każdy z panelistów poruszał się po własnym poletku, wydawałoby się w zupełnie różnych epokach. Natomiast bardzo ładnie udaje mi się te elementy wspólne zostały pokazane, pewne korzenie, które później właśnie wydały takie owoce przy okrągłym stole po tych kilkudziesięciu latach. Także nie będę tego jakoś podsumowywał specjalnie, bo wydaje mi się, że te konkluzje są dość jasne. Zadam tylko, nasz generalnie czas jakby tej naszej sesji minął, ale zaczęliśmy z opóźnieniem, więc zadam jeszcze pytanie, czy któryś z panów chciałby się bezpośrednio odnieść do tego, co mówił któryś z panów Jezus. Tak? Bardzo proszę. Tak. Chwilę wyjaśnienia. Ponieważ pan doktor Gami wspominał o takim pryncypializmie ideowym marksistowskim tej młodzieży z po prostu, prawda? I tych, którzy stanowili ten taki trzon tego ruchu, prawda? Otóż jeśli Stoma i Torowicz mówili, zastanawiali się przez wiele lat, czy jak powiedziałem, obietnica października jest jeszcze aktualna, to myśleli o obietnicy Gomułkowskiej, tak? Liberalnie, to jest gniuku liberalnym Gomułce, a nie o pryncypialnych marksistach, nie wiem, o młodym królu. No. To jest jedna rzecz. Druga, jeśli chodzi o tą antypolityczność opozycji z późnych lat 70., no, to potem przechodziło w Solidarność i w początki III RP, jak pan mówi. Mnie się wydaje, że i tu nawiązuję też do doktora Szapka, który powiada, że Lewica Prosto była niezdolna do, intelektualnie niezdolna do wypracowania koncepcji państwa demokratycznego, partyjnego państwa, czy w sensie demokracji partyjnej w tym czasie. Mi się wydaje, że to jest troszkę inaczej. Znaczy nie ma tu na to czasu, ale ja myślę, że jest jakiś feler w tym myśleniu tego nurtu ideowego w Polsce, ale on nie polega na tym, że oni są fundamentalnie przeciwni demokracji parlamentarnej. Oni byli przeciwni demokracji parlamentarnej, jakby się zdaje, taktycznie w roku 1989. Chodziło o to, żeby odsunąć tam o rok czy dwa normalny rozwój. Nie wchodzę w szczegóły, ale wydaje mi się, że tak trzeba by to opisać. Natomiast jeśli mówię o słabości jakiejś, rzeczywistej słabości takiej, którą bym sam chciał zauważyć i zakwestionować, to jest niezdolność do rozumienia państwa jako organizacji, która na przykład wymaga czasami instytucji dyscyplinujących, prawda? Która wymaga na przykład demokracji większościowej, która, no, po prostu przykład, taka idea złożona zresztą, ale w skrócie mówiąc, idea dyscyplinująca politykę, jaką jest idea JOW-ów, jednomandatowych okręgów wyborczych, prawda? Ta idea nigdy nie miała tutaj dobrych notowań, dlatego że się wydawała czymś antydemokratycznym, prawda? Tylko wybory super proporcjonalne są demokratyczne, a inne są niedemokratyczne. Więc tu rzeczywiście jest problem. Ja kilka też uwag odnoszę się do wypowiedzi o... Pani nie byli antydemokratyczni, w takim sensie tutaj jest pewna niejasność związana ze sobą demokracją.
ja bym się przychylił do tego, co mówił redaktor Raczyk. Problem polega na tym, że był zawsze problem z demokracją jako instytucją realną. Demokracja jako ideą powiązana często wcześniej, na przykład z humanizmem, z takimi z jakimiś ogólnymi ideami i wartościami. Nigdy tutaj nie było problemu i stopniowo przechodzono na, zresztą lewica się zawsze różniła. Kuroń o wiele później odszedł od radykalizmu, że na przykład myśli w kwestiach i demokracji parlamentarnej i nie wiem, w stosunku do pojęcia narodu, myśli zmienił zdanie jeszcze przed marcem 1968 roku, a Kuroń dopiero po więzieniu, jak wyszedł w 70. To się różnie u różnych ludzi odbywało, ale zawsze, ja bym powiedział, że problem z tą formacją polegał raczej na tym, że mimo wszystko, mimo tego, że porzucili radykalny marksizm, zostały jakieś dalekie echa myślenia zawsze o polityce i historii jako starciu sił reakcji i postępu. I na przykład niezdolność do zaakceptowania prawicy jako pełnoprawnego uczestnika gry politycznej wiązała się z tym, że pomimo tego, że już nie byli marksistami, rewolucjonistami, lewicą marksistowską i tak dalej, to zawsze ta prawica jakoś taka jest reakcyjna. Tak naprawdę się wtedy wyborczy i poczyta. Że ona jest reakcyjna po prostu i już. I to nie jest tak, że są, a jak ma być niereakcyjna, to ona wygląda jak Aleksander Han. Taka to nie jest reakcyjna, ale wtedy to jest taka tak, ona jest koncesjonowana i ona jest taka, że najlepiej jakby była niezdolna do zwycięstwa. A jeszcze to kulturalnie napisać jakąś felieton o tego, albo o tym wszystkim historii, żeby nie zapisać współczesności. A każda prawdziwa, konkretna, taka, która ma szansę na zwycięstwo, to prędzej czy później zostanie wykryty w niej duży potencjał reakcyjny. Tylko to się teraz inaczej nazywa. To się innych słów używa, ale tutaj ta mentalna dyspozycja wykrywania sił reakcji działających w historii została. I to jest trwały świat. Pogodzono się z pojęciem narodu, pogodzono tam o tyle o ile. W konkretnych przypadkach różnie. Ale już się tego tak wprost nie atakuje. Z demokracją parlamentarną już też nie ma takich kłopotów, to tutaj prawica jest czymś złym i tyle jest reakcja i się ją zwalcza. Chociaż jest taka też kwestia, bo pan mówi tylko o tym, że to było taktyczne posunięcie Macedońskiego, opóźnianie wyborów. No to jest taka rzecz, którą zawsze się przywołuje jako horrendalną. Przecież w projekcie budżetu na 90. rok rząd Mazowieckiego przewidział na przykład sumę na cenzurę. Czyli była propozycja budżetowa cenzury. To się wszystko tak miało wolno zmieniać, że nawet cenzura miała być demokratyczna. Ale przecież nie ze złej woli, tylko tak, że tak pomogło, żeby się nie wszystko rozsypało i nie rozwaliło. Nie wiem, czy to jest taktyka i nie wiem, czy to jest tylko czysta psychologia Tadeusza Mazowieckiego jako istoty ludzkiej. Wydaje mi się, że byłoby ciekawą sprawą, jakby się ktoś kiedyś zajął na takim problemie ideologia rządu Tadeusza Mazowieckiego i jego obozu. Bo tam był problem z demokracją, na przykład nie demokracją w ogóle, a na przykład partyjną tak. Pojawiały się wyborcze czy gdzie indziej teksty poważne, w których pisano, że system partyjny na świecie się przeżył, że nie jest potrzebny, w Meksyku w zasadzie jest dobrze. Takie są teksty, tak jak się sięgnie do... Mało, ale są, dadzą się znaleźć. Tam chodziły takie pomysły po głowie, że polityka to jest prawdziwa polityka, jak się wychodzi z antypolitycznej polityki, to przecież tak, ale jest też, ona ma inny walor, ona zawsze się wydaje obsceniczna. Czy parlament jest miejscem obsceniczne z tej perspektywy? I wobec tego lepiej jest, żeby był taki mądry rząd, który będzie zarządzał procesem transformacji, a naród będzie wszystko robił i miałby wspierał. To nie było do końca powiedziane, to miało być prawo rządne, Miłosz miał być drukowany, cenzura zniesiona i tak dalej, ale jakoś tak się prawo tak na końcu się okazać. Więc bez Józefa Mackiewicza, oczywiście. Stąd. Więc w tym sensie taki problem intelektualny, ideologia rządu Tadeusza Mazowieckiego jest cały czas moim zdaniem do opracowania i był ciekawa taka książka. A jeszcze jest jeden element. Jest, z braku czasu nie powiedziałem, a to jest dosyć ważne, łączy się trochę z tym, o czym pan mówił. Kultura paryska jako element siły demokratycznego socjalizmu wspierająca to, szczególnie w latach 60. I tutaj jest postać, która jest znana dzisiaj, pamiętana zupełnie z czego innego, to jest Juliusz Mieroszewski, który był głównym publicystą kultury paryskiej i dzisiaj jest pamiętany jako osoba od geopolityki,
ale on tak naprawdę był głównie także ideologią promowania demokratycznego socjalizmu poprzez Piedrocie. Przed Piedrocie miał taki pomysł, żeby Kołakowski jako rewizjonista uciekł z PRL-u i on nawet już pieniądze dla niego załatwił, żeby zbudował taki ośrodek polsko-rewizjonistyczny na zachodzie oddziałujący na lewicę zachodnioeuropejską, namawiał go do tego Kołakowskiego Konfiatorski odrzucił tę propozycję. To Piedrocie to traktował jako pomysł organizacyjny, ale dla Mielszewskiego to było naprawdę przekonanie szczere, że trzeba walczyć i z zepsutym wschodem, i z zachodem, i że drogą i pomostem do tego będzie zdemokratyzowany socjalizm polski, który po pierwsze ostatecznie zmienił polską strukturę. Polacy są prawdziwymi socjalistami z natury. I to powinno zwyciężyć w skali takiej ogólnej, jest pewną nadzieją na przyszłość. Skala. I tam są charakterystyczne dwie polemiki z lat 60., które są zapowiedzią wszystkich walk prawicy i prawicy do dzisiaj. Bo po pierwsze wściekło to Kisielewskiego, a przecież kultura była wtedy tak lewicowa, że tygodnik powszechny ich kompletnie rozczarował. Już okazało, że jest tylko liberalny, a nie jest demokratyczno-socjalistyczny. A Kisielewskiego to wściekło i dał się ostry spór z kulturą paryską. A po drugie to był spór Dyrmanda z kulturą i z Konstantynem Jeleńskim. Ostro o to, że oni w ogóle przyjeżdżają, rozmawiają tylko z rewizjonistami z kraju i wydaje się, że wszyscy, im się wydaje, że wszyscy w kraju są demokratyczni, socjalistyczni, a po staremu chodzi o niepodległość, o to, żeby był wolny rynek i żeby było normalnie. To są bardzo ostre spory. Miarą tych nieporozumień jest to, to już ostatnie zdanie, że kiedy Mieroszewski pisał kulturze pańskiej recenzję z życia towarzyskiego i obyczajowego Dyrmanda, to powiedział, że książka jest ciekawa, ma dużo obserwacji, tylko czuje się rozczarowany, że Dyrmand nie doceni wielkich idei socjalizmu. I tak pokazuje w miarę tego, co się wtedy działo, co jak mówię zostało zapomniane, to pasuje potem do późniejszych opowiadań. Tak jak Mieroszewski jest wielkim myślicielem politycznym, a nie jest już klasykiem polskiego demokratycznego socjalizmu, bo z niego nic nie wyszło. Wobec tego nie ma kto do tego nawiązywać. Tylko ten fenomen, jak to Państwo panowie mówili o lewicy laickiej, miał wyraźne konsekwencje. Oni byli bardzo sprawni, jeżeli chodzi o zapewnienie własnych interesów. To właśnie to przeświadczenie, że my wiemy lepiej, że to jest właśnie to, co tak, wszystko poza nami jest reakcją. No przecież jak zinterpretować to, że w Komitecie Obywatelskim człowiek tak łagodnego serca się nie znalazł, jak mecenas Wysław Chrzanowski. Nie chciał, tak, ale dlaczego nie chciał? Oczywiście, bo w ostatniej chwili wysłał, jak się zorientowano, że jest niereprezentatywny do końca Komitetu Obywatelskiego, jako ostatniemu wysłano mu zaproszenie. Mecenas Chrzanowski dlatego nie chciał, bo powiedział, nie będę kwiatkiem do kożucha. Ale on był na tyle inteligentny, że wiedział, co chodzi. Później tak samo dymisja, prawda, Aleksandra Hala czy Jana Olszewskiego w kwietniu 1989 roku z Komitetu Obywatelskiego. Czy takie, że tak powiem, demokratyczne układanie listy, co już ma politycznie. Ja mówię tutaj nie o realnych mówię działaniach, jak na przykład w Suwałkach Komitet Obywatelski tamtejszy, prawda, jako swojego kandydata przedstawiano Szezabowskiego, który może śmiać, ale zupełnie z innej partii, tej chadeckiej. On zdobywa 25 tysięcy głosów, zbiera, no i przychodzi decyzja z Warszawy, nie, Zabłocki nie będzie, ponieważ on jest za mało opozycyjny, w to miejsce zajmie Bronisław Geremek. Taki konfliktów było więcej, no tam w Radomiu Jan Pająk, czy Jan Józef Lipski, że to później miało, no to miał realne po prostu to, że nie zbudowano systemu parlamentarnego, tak jak na Węgrzech był okrągły stół opozycji, że najpierw się opozycja dogadała, by swoje przedstawicielstwo wybrała w miarę reprezentacyjne do całego społeczeństwa, do wspólnych. No u nas tego nie było. Jest prawdą, że nie przypadkiem Chrzanowski nie był w Komitecie Obywatelskim, to jest jasne, i byłby tam kwiatkiem do kożucha. I jest prawdą, że nie chciał.
Obie odpowiedzi są prawdziwe. Szanowni Państwo, nasze półtorej godziny wykorzystaliśmy. Będę bardzo niedemokratyczny i nie oddam już głosu osobom z sali, bo obawiam się, że ta tematyka akurat dotycząca PRL-u byłaby tą, która nie pozwoliłaby nam prowadzić następnych części konferencji, bo obawiam się, że wiele osób miałoby coś do dodania i powiedzenia. Także bardzo dziękuję panelistom tej pierwszej sesji. Nie wiem, czy mogę ogłosić chwilę przerwy jeszcze, tak? I powiedzmy o godzinie 1:00 proponuję spotkać się na sesję kolejną, drugą. Dziękuję.